No muszę przyznać, że trochę mnie zaskoczyło to, że zagraliśmy naprawdę całkiem przyzwoite spotkanie. Jak na tak naprawdę, no może to brzydko zabrzmi, ale zbieraninę zawodników, którzy do tej pory się gdzieś tam nie znali ze sobą. Natomiast oni stworzyli bardzo fajny zespół i widać było, że doświadczeni i sporo fajnych zagrań, nawet dobre zrozumienie w defensywie, także pod tym kątem jestem mocno zaskoczony. Jeśli chodzi generalnie o tych zawodników testowanych, wszyscy praktycznie pokazali się z dobrej strony. Ciężko tutaj będzie powiedzieć, że któryś z nich odstawał. Wiadomo, że paru zawodników wyróżniło się bardziej od innych, od pozostałych, ale na pewno każdy z tych zawodników, którzy przyjechali z nami, żeby się pokazać, starał się bardzo mocno i pokazali się z dobrej strony, także na pewno wybór będzie trudny. Znaczy, ciężkie treningi to myśmy już rozpoczęli, już i wczoraj i dzisiaj ci zawodnicy, którzy zostali w Suwałkach, mieli poranny trening bardzo ciężki. W poniedziałek też lekko nie było, także my już tą ciężką pracę rozpoczęliśmy. Wiadomo, że my musimy dobrać jeszcze kilku zawodników, ale myślę, że najpóźniej do tego meczu sparingowego ze Stomilem będziemy już mieć pełną kadrę. No na pewno wiadomo, że liga jest bardzo ciężka w tym momencie, w tej rundzie będziemy grać 21 spotkań, plus jeszcze spotkanie pucharowe. To wiadomo, że potrzebna jest dobra, szeroka kadra, więc myślę, że minimum tych 25-6 zawodników to jest takie minimum, które powinniśmy mieć. Wiadomo, że tutaj też z naszymi wychowankami, ale no, ta kadra myślę, że biorąc pod uwagę trudy sezonu i to, że na pewno gdzieś tam pojawią się w pewnym momencie kontuzje, również pauzy za kartki, no to trzeba być na to przygotowanym. Zagrałem dzisiaj na pierwszą połowę na środku obrony, półprawy stoper, druga połowa na półlewym. No wiadomo, jakoś nie patrzę na swoją formę w okresie przedławczym, bo wiadomo, okres przedławczy jest do tego, żeby tą formę wykrystalizować, ale no co, cieszę się, że zagraliśmy na zero z tyłu, chociaż wiadomo, nie jestem jakoś zbytnio zadowolony ze swojej gry, bo jak mówię, okres przygotowawczy to ciężka praca i wiadomo, dużo mamy w nogach, świeżość przyjdzie na ligę i wtedy będziemy mogli oceniać swoją grę.